Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej? Wybory do Sejmu i Senatu, referendum ogólnokrajowe, 15 października. Każdy, kto zagłosuje w wyborach, spotka się z obwodową komisją wyborczą. Komisja przeprowadza głosowanie, ustala jego wyniki, a następnie je ogłasza i przekazuje do okręgowej komisji wyborczej. W całej Polsce w około 30 tysiącach obwodowych komisji wyborczych będzie pracowało kilkaset tysięcy osób. Za udział w pracach obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta. Dla przewodniczącego 800 zł, zastępcy przewodniczącego 700 zł, członka komisji 600 zł. Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z dowolnym komitetem wyborczym albo zgłoś swoją kandydaturę w urzędzie gminy lub komisarzowi wyborczemu. Możesz zostać członkiem takiej komisji tylko w województwie, w którym jesteś ujęty w stałym obwodzie głosowania, w Centralnym Rejestrze Wyborców w jednej z gmin w tym województwie. Warunek: pełne prawa publiczne i ukończone 18 lat w dniu zgłoszenia.